Cryptomasters przedstawiają. Cześć wszystkim, Karol z tej strony. Dzisiaj zobaczymy, co w ostatnich dniach działo się w kryptoświecie, jakieś najważniejsze wiadomości. A takich złych wiadomości jest dosyć sporo, ale są też i dobre wiadomości. Na początek pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie i takie zastrzeżenie prawne musicie mieć na uwadze, oglądając każdy film na temat kryptowalut w internecie. Na początek chciałem jeszcze przypomnieć, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania poradnika stworzonego przeze mnie, Kryptowaluty dla początkujących. Znajdziesz tam większość odpowiedzi na nurtujące Cię pytania na początku swojej drogi oraz wydaje mi się, że bardzo ułatwi Ci dalszą edukację, bo pamiętaj, edukacja w kryptowalutach jest najważniejsza. Zapraszam również do pobrania raportu Piotra Michalaka oraz Filipa Koniecznego, jak i w co inwestować, żeby pomnożyć swój majątek o 500, a nawet więcej procent. Jest to raport nie tylko na temat kryptowalut, ale również na temat nieruchomości, metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Także jeżeli jesteś inwestorem, to zapraszam Cię do pobrania tego raportu. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania, polub ten film oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Ostatnimi czasy bardzo dużo dzieje się w świecie kryptowalut oraz w świecie blockchain i chciałem Wam przedstawić kilka ważnych wiadomości na ten temat. A na koniec filmu powiem Wam, jak zarobić 50% na Bitcoinie. Także oglądajcie uważnie i zostańcie ze mną do końca. Jak możemy zobaczyć na Coin360, większość projektów mamy na czerwono, zdarza się kilka na zielono, ale są to nieznaczne wzrosty, tak jak Ethereum, niecały 1% na plusie, EOS, niecałe 3% na plusie, Binance Coin, niecałe 0,5% na plusie. Naprawdę elementem jest VeChain, który jest aktualnie 13% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Nie ma tam większych newsów, większych informacji, ale jest to bardzo dobry projekt i rośnie już od dłuższego czasu. Także mam nadzieję, że dalej będzie rósł, ponieważ jestem dosyć grubo zapakowany w ten projekt. Jeżeli jeszcze nie widziałeś filmu na temat VeChain, to zapraszam Cię do obejrzenia. Link do tego filmu zostawię Wam w miejscu na opis pod tym filmem. Ale pamiętaj, że przed dokonaniem decyzji inwestycyjnej zrób swój własny research. Bitcoin jest 1,2% na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin i kosztuje $7,257 teraz. I ostatnio mieliśmy dosyć dużo zawirowań na rynku kryptowalut. Bitcoin rośnie, spada i tak w kółko. Jeżeli już mówię o cenie Bitcoina, to jak możemy zobaczyć na coinsider.pl, Willy Wu, popularny analityk w świecie kryptowalut, ujawnił, że obawia się o cenę Bitcoina w kwestii nadchodzącego halvingu, przewidzianego na maj przyszłego roku. Jeżeli jesteś trochę dłużej w świecie kryptowalut, to pewnie wiesz, że każdy halving powoduje dosyć duże wzrosty ceny Bitcoina i tym razem też wszyscy oczekują takich wzrostów. Każdy, kto wie, co to jest halving i wie, kiedy się odbędzie, to inwestuje w Bitcoina, żeby sprzedać go w przyszłym roku z nadzieją, że cena do halvingu znacznie urośnie. Jednak Willy Wu jest trochę innego zdania. Na swoim Twitterze udostępnił informację, że górnicy Bitcoinowi kapitulują, co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem przed halvingiem. Z reguły oni kapitulują zaraz po halvingu, a tym razem jest odwrotnie i dlatego Willy Wu obawia się, że cena nie urośnie tak jak przed wszystkimi innymi halvingami. Coś w tym może być, ja też się zastanawiam nad tym, czy ten halving przyniesie takie zyski jak poprzednie halvingi, ale zobaczymy jak to będzie, są to tylko i wyłącznie prognozy. A z drugiej strony mamy Bobby'ego Lee, który twierdzi, że Bitcoin wyprzedzi złoto pod każdym względem. $500,000 za jednego Bitcoina do końca 2028 roku. I jak możemy przeczytać poniżej, limit rynkowy złota wynosi $8 bilionów, a Bitcoin to zaledwie $160 miliardów. Spekulanci wskazują na około 50 razy mniejszą ogólną wartość Bitcoina. Lee uważa, że przewrócenie może nastąpić do 2028 roku. Drukowanie pieniędzy da nam Bitcoina po $1 milion. Jego argumenty pokrywają się z przewidywaniami dobrze ugruntowanego modelu nakreślającego cenę Bitcoina, czyli zapasy do przepływu. Lee przewiduje znacznie wyższe ceny Bitcoina w drugiej części następnej dekady lub później. Uważa, że w przypadku kontynuowania globalnego drukowania pieniędzy możliwe jest uzyskanie ceny w wysokości $1 miliona. Chociaż plan B, analityk działający głównie na mediach społecznościowych, podziela zdanie wzrostu przyszłej wartości Bitcoina, to jednak twierdzi, że drukowanie pieniędzy może ostatecznie zatrzymać działanie modelu Stock to Flow. Byłbym wdzięczny, gdyby model Stock to Flow utrzymał się przez kolejne 2 lub 4 halvingi, a zwłaszcza, że Bitcoin jest mierzony w dolarach. Kto
Kto wie, co się stanie z dolarem, jeśli Fed będzie nadal drukował więcej pieniędzy, napisał na Twitterze analityk Plan B. Na szybko można z tego wywnioskować, że im więcej dolarów będzie drukowanych, tym mniejszą ten dolar będzie miał wartość, przez co wszystko będzie kosztować więcej. I dlatego Lee uważa, że Bitcoin może kosztować nawet 1 milion dolarów w 2028 roku. Zobaczmy teraz, co się dzieje w innych projektach kryptowalutowych. Wcześniej nagrałem wam film o Cardano, o snapshocie, który umożliwi nam stejkowanie kryptowaluty Cardano. Główny snapshot odbył się 29 listopada o 12. Każdy, kto miał swoje kryptowaluty Cardano na portfelu Dedalus lub Yoroi, brał udział w tym stejkowaniu. Oczywiście nie liczyły się portfele sprzętowe, takie jak Ledger czy Trezor. Czekamy na dalsze informacje oraz instrukcje na temat stejkowania Cardano. Taką dosyć ważną informacją a propos stejkowania na testnecie jest to, że jeżeli wziąłeś udział w snapshocie i twoje kryptowaluty ADA zostaną odzwierciedlone na testnecie, na którym będziesz mógł stejkować, ty nie musisz trzymać swojej prawdziwej kryptowaluty ADA na portfelu Dedalus lub Yoroi. Będziesz stejkował testowe kryptowaluty na testnecie, nie na mainnecie, ale zarabiał będziesz prawdziwe ADA. Co oznacza, że twoje kryptowaluty, które masz na Dedalusie lub Yoroi, będziesz mógł przesłać gdziekolwiek, sprzedać, odkupić i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć ważna informacja, ponieważ dużo ludzi nie chce stejkować, ponieważ wtedy musi zamrozić swoje kryptowaluty. No w tym przypadku tak nie jest, także bardzo cieszy mnie ta informacja. Przejdźmy dalej. Ripple finalizuje 50-milionową inwestycję w Monogram. Jak możemy przeczytać, firma Ripple zakończyła właśnie deala z Monogram. Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem, Ripple łącznie wydało 50 milionów dolarów na udziały. Ripple ostatecznie przejął blisko 10% akcji platformy obsługującej przekazy pieniężne. Po sfinalizowaniu umowy Ripple jest właścicielem niecałych 10% akcji zwykłych Monogram. Zgodnie z pierwotną umową Ripple dokonał początkowej inwestycji o wartości 30 milionów dolarów, a Monogram z kolei zgodził się na wykorzystanie produktów Ripple do rozliczeń transgranicznych. Z jednej strony bardzo dobra wiadomość, duża reklama, przepływy pieniężne na blockchainie, a z drugiej strony no chyba nie taki był paradygmat kryptowalut, żeby był wykorzystywany przez centralizowane instytucje oraz banki. No ale to jest Ripple, nie ma co się dziwić. On ma właśnie takie założenia. Przejdźmy teraz trochę do nieciekawej informacji, jakim jest usunięcie Monero z rynku BitBay oraz prawdopodobnie wszystkich innych anonimowych kryptowalut. Płacanie depozytów już zostało zawieszone, tu jest napisane za 4 dni, ale artykuł ukazał się 26 listopada, czyli 30 listopada płacanie depozytów zostało zawieszone. W lutym nastąpi zamknięcie rynków Monero i anulowanie ofert, ale do maja 2020 roku pozostanie okres wypłat. Więc nie ma się czego obawiać. Szczegóły, daty i oficjalne informacje znajdziecie pod tym linkiem. Zostawię wam go w miejscu na opis pod tym filmem. Pamiętajcie, że do maja 2020 roku musicie wypłacić swoje kryptowaluty Monero z giełdy BitBay. Możecie je trzymać na portfelu. Pamiętajcie, że dużo więcej giełd usuwa Monero. Także już do was decyzja należy, czy je sprzedać, czy je po prostu przesłać na swój portfel i trzymać na portfelu. Gdy większość giełd kryptowalutowych usuwa Monero i inne private coiny ze swoich giełd, ze swoich ofert, Binance wychodzi naprzeciw i 4 dni temu poinformował nas, że transakcje Monero będą zawieszone, ponieważ będą oni wprowadzać aktualizację Monero. I jak możemy tu przeczytać, Binance będzie obsługiwać zaplanowane uaktualnienie protokołu Monero. Wpłaty i wypłaty zostaną zawieszone, jednak nie wpłynie to na handel Monero. Czyli Monero zostaje na Binance. Przejdźmy teraz do dosyć nieciekawych wiadomości. Pierwszą z nich jest giełda Upbit okradziona na 342 tysiące Ethereum o wartości 50 milionów dolarów. Giełda Upbit i jak możemy tu niżej przeczytać, jedna z największych giełd kryptowalutowych Korei Południowej, prowadzona przez spółkę koreańskiego giganta technologicznego Kakao, powiadomiła 27 listopada swoich użytkowników o kradzieży 342 tysięcy Ethereum z ich hot walletu. Incydent ten potwierdzono w oficjalnym oświadczeniu napisanym przez Lee, który możecie tutaj przeczytać. W związku z zaistniałą sytuacją, CEO Upbita przeprosił wszystkich użytkowników za powstałe niedogodności. Giełda zobowiązała się do ochrony aktywów użytkowników poprzez pokrycie tej kwoty aktywami korporacyjnymi. Wszystkie kryptowaluty przeniesiono z hot walletu na cold storage, zdecydowanie bezpieczniejszych portfeli bez dostępu do internetu. Następna nieciekawa wiadomość dla fanów kryptowalut ze Stanów Zjednoczonych. Poloniex zamyka się na rynek Stanów Zjednoczonych. Może niekoniecznie zamyka,
Jak jest napisane trochę niżej, możemy przeczytać, że giełda Poloniex, zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, ucieka od Circle, tworząc nową giełdę, która nie będzie wspierać handlu dla klientów ze Stanów Zjednoczonych. Nowa firma otrzymuje wsparcie od azjatyckiej grupy inwestycyjnej. Nowa niezależna firma, zwana Polo Digital Assets, uwolni Poloniex od swojej spółki macierzystej Circle, poinformowała firma w oficjalnym ogłoszeniu 18 października. Także giełda Poloniex przekształca się w Polo Digital Assets, która nie będzie już obsługiwała użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, w ramach tego przeniesienia firma planuje wydać 100 milionów dolarów na działalność w ciągu najbliższych kilku lat i obniży wszystkie opłaty transakcyjne do 0% do końca 2019 roku od 21 października. No ciekawe, czy uda im się to zrobić. Kolejną nieciekawą wiadomością jest to, że giełda kryptowalut IDAX zawiesza działalność po zaginięciu swojego prezesa i kluczy do portfeli. Jak możemy tu przeczytać, mało popularna w Polsce giełda kryptowalut IDAX poinformowała w piątek 29 listopada o zawieszeniu swojej działalności platformy handlowej z powodu zaginięcia prezesa, który jako jedyny miał dostęp do portfeli zawierających znaczną część środków ulokowanych przez klientów giełdy. Nie jest to duża giełda kryptowalutowa, ale miejcie na uwadze, że tak właśnie się może zdarzyć z każdą giełdą. Prezes, który przechowuje wszystkie klucze prywatne, może nagle zniknąć i wasze środki zostaną utracone. Bardzo ciężko będzie je później odzyskać, dlatego pamiętajcie, wszystkie kryptowaluty najlepiej trzymajcie na portfelach sprzętowych, takich jak Ledger bądź Trezor. A jak możemy zobaczyć na bithub.pl, nie wszyscy trzymają swoje kryptowaluty na portfelach prywatnych. Możemy przeczytać w tym artykule blisko 1 000 000 bitcoinów pod kontrolą. Ile bitcoinów trzymają giełdy kryptowalut? Według najnowszych raportów Coinbase trzyma w swoim cold wallecie aż 966 230 bitcoinów, czyli blisko 1 000 000 bitcoinów. Czy w obliczu tak dużego depozytu giełda stała się swoistym bankiem bitcoina? Jak zejdziemy tutaj trochę niżej, to możemy zobaczyć, że BitMEX ma ponad 265 tysięcy, Bitstamp ma ponad 229 tysięcy bitcoinów. Inne największe giełdy pod względem ilości przechowywanych aktywów cyfrowych to Bitfinex 146 tysięcy, Kraken 136 tysięcy, Bitrex 131 tysięcy oraz CoinCheck 35 tysięcy bitcoinów. Pamiętajcie, że te bitcoiny na cold walletach giełd to nie są tylko ich bitcoiny, tylko to są również bitcoiny ich klientów. Z reguły tylko traderzy powinni trzymać bitcoiny na portfelach giełdowych, ale tak nie jest. I pamiętajcie o tym, jeszcze raz powiem, zawsze trzymajcie swoje kryptowaluty na swoich własnych portfelach, nie trzymajcie ich na giełdach. Przejdźmy teraz do kolejnej dosyć nieciekawej wiadomości, mianowicie 5 giełd kryptowalutowych wstrzymanych bądź zamkniętych w Chinach. Jak zejdziemy sobie trochę niżej, to możemy przeczytać, że co najmniej 5 chińskich giełd kryptowalut wstrzymało swoją działalność lub zdecydowało o zakończeniu działalności tylko w listopadzie. 23 listopada poinformował o zakończeniu usług operator giełdy Bitsoda, 24 listopada giełda IDAX, tak jak wcześniej mówiłem, BTUX, nie wiem, nie znam tej giełdy, nie wiem jak to się czyta, ujawnił, że 25 listopada natychmiast zatrzymuje swoje usługi. 4 listopada została zamknięta giełda BIS oraz zostało aresztowanych 10 osób podejrzanych o naruszenie chińskiej kontroli kapitału. Bardzo nieciekawa wiadomość z Chin, gdzie najpierw rząd chiński poinformował, że będzie skupiał się na blockchainie, ale bardzo dużo ludzi zapomniało, że kryptowaluty to nie blockchain. Kryptowaluty są pochodną blockchaina i to, że Chiny otwierają się na blockchain, to nie znaczy, że otwierają się na kryptowaluty. I tutaj mamy bardzo wyraźny znak, że tak właśnie nie jest. Nie otwierają się na kryptowaluty, co rusz jakaś giełda jest zamykana, co rusz aresztowane są nowe osoby i wygląda na to, że ban na kryptowaluty cały czas jest w Chinach. Zobaczymy, jak sprawa potoczy się dalej, ponieważ jest to naprawdę bardzo, bardzo duży rynek. Przejdźmy teraz do kolejnej wiadomości, jaką jest aresztowanie byłego dewelopera Ethereum w Stanach Zjednoczonych. Jak możemy przeczytać na Coindex.com, Virgil Griffith, który pracował w fundacji Ethereum, został aresztowany za rzekomy wyjazd na konferencję do Korei Północnej i dzielenie się swoją wiedzą na temat korzystania z kryptowalut. Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla południowej dzielnicy Nowego Jorku ogłosiło w piątek, że Virgil został aresztowany na międzynarodowym lotnisku Los Angeles w Święto Dziękczynienia. Pomimo otrzymania ostrzeżeń, aby nie iść na konferencję, rzekomo Virgil udał się do jednego z głównych przeciwników Stanów Zjednoczonych, Korei Północnej,
gdzie nauczał swoich odbiorców, jak korzystać z technologii blockchain w celu uniknięcia sankcji. Skarga w szczególności powołuje się na naruszenie umowy o międzynarodowych uprawnieniach w sytuacjach nadzwyczajnych. W ogłoszeniu podano, że Griffith powinien 3 dni temu wstawić się w sądzie. Chodziły pogłoski, że Virgil odmówił wzięcia udziału w tej konferencji, a jednak na nią pojechał. I jak widać, nie był to dobry krok z jego strony, ponieważ został aresztowany. Przejdźmy teraz do innych wiadomości. Jak możemy przeczytać na coininsider.pl, Wenezuela zapłaci emerytom i rencistom premię świąteczną w kryptowalucie Petro. Kontroli nad społeczeństwem ciąg dalszy. Prezydent Wenezueli Maduro ogłosił, że tegoroczna premia świąteczna dla emerytów i rencistów zostanie wypłacona w krajowej kryptowalucie Petro. Lokalny dziennik prasowy Venpress poinformował na Twitterze o decyzji Maduro. Podkreślił, że ta szczególna sytuacja nie jest pierwszym przypadkiem, gdy Wenezuela wpycha Petro do portfeli emerytów. Miało to już miejsce w grudniu ubiegłego roku, gdy Wenezuela automatycznie przeliczała roczną premię emerytów z bolivarów na kryptowalutę Petro. Mamy tu kolejny krok zmuszenia ludzi i społeczeństwa do używania kryptowaluty Petro do pozbycia się całkowicie bolivarów wenezuelskich, co nie jest dobre dla społeczeństwa Wenezueli. Nie ma to jak najpierw całkowicie zniszczyć krajowy pieniądz i wciskać wszystkim kryptowaluty. Swoją drogą ciekawe, czy wszędzie mogą robić zakupy za tą kryptowalutę. Jeżeli już mowa o zakupach, to tutaj mamy taki artykuł na bitcoin.pl, sklepy i usługi akceptujące bitcoiny. Jeżeli byś szukał, można tutaj sprawdzić wszystkie polskie sklepy akceptujące usługi w bitcoinie. Można robić zakupy, można kupować bitcoiny, sprzedawać bitcoiny, można kupować programy na zamówienie, iOS, Windows, apartamenty w Zakopanem, gadżety z logo bitcoina itd. Jest tu dosyć dużo tych miejsc. Ja Wam zostawię tą stronę w miejscu na opis pod tym filmem. Jeżeli będziecie chcieli robić zakupy za bitcoina, to możecie zawsze skorzystać z takiej strony. Przejdźmy teraz dalej. Ukraina chce zmienić podatki od obrotu kryptowalutami. I jak możemy tu przeczytać, dokument, którego autorem jest 13 członków parlamentu, ma na celu zmianę ukraińskiego kodeksu podatkowego i wprowadzenie do prawa podstawowych koncepcji związanych z zasobami kryptowalutowymi. Umowa definiuje takie aktywo jako specjalny rodzaj cennej własności w formie cyfrowej, utworzony, rozliczony i zbywalny elektronicznie. Pod tę definicję podlegać mają kryptowaluty, tokeny i inne aktywa. Jak możemy niżej przeczytać, stokenizowane zasoby miałyby inne zastosowania podatkowe. Byłyby definiowane jako aktywa cyfrowe, poświadczające własność lub prawa majątkowe. W takich przypadkach tokeny byłyby opodatkowane w taki sam sposób, jak towary lub usługi je wspierające. Ukraina jest to kraj dosyć otwarty na kryptowaluty i miejmy nadzieję, że to prawo podatkowe do kryptowalut będzie przychylne użytkownikom. Zobaczymy, jakie Ukraina wprowadzi podatki od kryptowalut. Przenieśmy się teraz do banku HSBC, który zamienia zapisy papierowe na blockchain. Przenoszą oni aktywa o wartości 20 miliardów dolarów. I jak możemy tu przeczytać, HSBC zamierza przenieść aktywa o wartości 20 miliardów dolarów na nową platformę powierniczą opartą na blockchain. Platforma znana jako Digital Vault zapewni inwestorom dostęp w czasie rzeczywistym do rejestrów papierów wartościowych kupowanych na rynkach prywatnych i stara się wykorzystać rosnące zainteresowanie takimi inwestycjami ze strony inwestorów. Jest to dosyć dobra wiadomość, ponieważ adaptacja blockchain przez HSBC może być przykładem dla innych instytucji, ale pamiętajmy, że jest to bank i będzie wykorzystywał technologię blockchain, a nie kryptowaluty. Nie ma tu mowy o żadnych kryptowalutach, dlatego jest to dobra wiadomość tylko jeżeli chodzi o użyteczność blockchaina. A natomiast niemieckie banki będą mogły sprzedawać i przechowywać kryptowaluty od 2020 roku. Zgodnie z nowymi przepisami do przyszłego roku banki w Niemczech będą mogły oferować sprzedaż i przechowywanie kryptowalut. Wcześniej banki nie mogły oferować bezpośredniego dostępu do aktywów kryptograficznych. Jak podaje lokalna gazeta biznesowa Handelsblatt w środowym raporcie, nowa ustawa wdrażająca 4. unijną dyrektywę w sprawie prania pieniędzy może to zmienić. Projekt ustawy został już przyjęty przez niemiecki parlament federalny i ma zostać podpisany przez 16 państw narodowych. Czy to jest dobra wiadomość? No na pewno dużo więcej ludzi dowie się o kryptowalutach, dużo więcej ludzi będzie miało dostęp do kryptowalut, ale czy kryptowaluty zostały stworzone po to, żeby kupować je w banku? Nie sądzę. Kolejna firma IBM będzie używać blockchain. I jak możemy przeczytać w tym artykule, firma IBM będzie wykorzystywać
wykorzystywać technologię blockchain do śledzenia dronów przesyłkami Amazona. IBM złożył wniosek patentowy na system wykorzystujący technologię blockchain, aby zapobiec kradzieży przesyłek dostarczanych dronami. Jak wiecie, Amazon zamierza dostarczać przesyłki swoim klientom za pomocą dronów i IBM obawia się, że będzie to łatwy łup dla złodziei, żeby te paczki przechwycać. Dlatego tworzą oni system oparty o technologię blockchain, który będzie śledził te drony i natychmiastowo wysyłał powiadomienia o niezamierzonych ruchach tego drona. Będzie on miał czujniki wysokości oraz kierunku i od razu będzie dawał znać SOS, jeżeli coś idzie nie tak. Bardzo dobra informacja, blockchain zostaje wykorzystywany w coraz większych firmach, co mnie bardzo cieszy. Kolejna wiadomość, tym razem dobra, Binance przejmuje giełdę VasiRex i wchodzi na rynek Indii z miliardem potencjalnych klientów. Jak możemy przeczytać w tym artykule, w pierwszym kwartale 2020 roku VasiRex zostanie zintegrowany z Binance Fiat Gateway, dzięki czemu użytkownicy Binance.com będą mogli bezpośrednio składać zamówienia na giełdzie, aby kupić Tethera na INR. Dzięki tej integracji wszelkie kryptowaluty na Binance.com staną się dostępne też dla tych, którzy kupują USDT za pośrednictwem VasiRex. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ ogromny indyjski rynek będzie otwarty dla kryptowalut, co może przyczynić się do napływu bardzo dużego kapitału. Na koniec jeszcze powiem, że Bitcoin wciąż najlepszą inwestycją w 2019 roku. Mimo spadających cen, trendu niedźwiedziego i niskich morali na rynku, Bitcoin wciąż jest niezwykłym instrumentem inwestycyjnym, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Według statystyk, jeśli uśredniałbyś swoje zakupy i kupował Bitcoina raz w tygodniu za określoną sumę pieniędzy, w ciągu 2019 roku osiągnąłbyś niemal 50% zysku. Imponująca statystyka pokazuje, że poprzez mądre ruchy inwestycyjne można naprawdę świetnie zarobić. Pamiętajcie, że wzrosty i spadki nie służą do tego, żeby w panice sprzedawać i odkupować ze stratą albo sprzedawać ze stratą, tylko po to, żeby uśredniać cenę zakupu. Raz kupisz za 8 tysięcy, raz za 7, raz za 6, później cena odbije i tak wychodzisz na plusie, jak pokazują statystyki z 2019 roku. Jest to dosyć dobra wiadomość, ponieważ pomimo trendu spadkowego dalej Bitcoin daje zarobić. Tą informacją kończymy dzisiejsze krypto newsy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię do subskrybowania oraz kliknij ten dzwoneczek, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć!